Muszę ci powiedzieć, Sławku, że mam ci za złe bardzo to, co i twojej partii, no przede wszystkim Korwin, bo waszym elektoratem byłem. No, całą historię z po pierwsze podpisaniem się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego po waszych posłów, po drugie pod tym, jak to uzasadnialiście. Też jakby też czytając ty stricte po tym pisałeś, powoływałeś się na to, że jesteś katolikiem. Gratulacje, ale to nie jest argument, bo jesteś przede wszystkim politykiem. I no, jesteś też liberałem, czyli powinieneś wiedzieć, że żaden dogmat, że żadna religia nie powinna jakby, wiesz, mieć prym przed przekonaniami, przed wolnością innych. A po drugie, wiesz, często powołujecie się na taką argumentację, na przykład przy dostępie do broni. Przecież to nie jest tak, że jak wszyscy by dostali broń, to by się wystrzelali i tak dalej. Tylko jakiś tam skończony, jakiś tam malutki promil, prawda? Tutaj jest tak samo. Wyobraź sobie, Sławek, że te kobiety, które szły na strajk kobiet, to nie jest tak, jak to, wiesz, Bosak przedstawiał, czy ktokolwiek inny, że to są jakieś baby, które tam, wiesz, z wieszakami w tyłkach, że tak brzydko powiem, już tam są. To były zwyczajne kobiety. To były zwyczajne matki. 95% tych kobiet nie chciałoby popełnić aborcji i nie popełniłoby aborcji w różnych sytuacjach. Ale one, daj dokończyć, ale one chciały mieć wybór. One chciały mieć wybór, one chciały mieć możliwość, a nie być traktowane jak teraz ludzie na przykład, którzy nie mają dostępu do broni, bo się bierze ich za idiotów, którzy się wystrzelają. Także nie, no, zostawiam jakby linię. Dziękuję bardzo, mogę się ciekawy wątek poruszony. Więc tak. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Wolność jednego człowieka jest ograniczona wolnością drugiego człowieka. I porównanie do broni jest błędne, ponieważ broń jest narzędziem, które można wykorzystać do dobrej rzeczy albo do złej rzeczy. Zabicie dziecka nie jest narzędziem, jest pewnym bardzo smutną, nieodwracalną konsekwencją wcześniejszych działań. I teraz nie rozumiem argumentu, dlaczego jak ktoś jest za tym, żeby ludzie byli wolni, to musi implikować to, że mogą być wolni w każdej sprawie. No, ten argument można by wykorzystać na przykład do kradzieży, że dlaczego moja wolność ma być ograniczona czyimś prawem własności. No jest ograniczona moja wolność czyimś prawem własności, nie mogę komuś czegoś zabrać. Podobnie wolność mojej pięści jest ograniczona wolnością czyjegoś nosa, nie mogę kogoś uderzyć, nie powinienem w ten sposób korzystać z własnej wolności. No i również nie powinniśmy w ten sposób korzystać z naszej wolności, że zabijamy innego człowieka. Ja rozumiem argumentację, że ktoś twierdzi, że na przykład to nie jest człowiek, w związku z czym można go zabić. To rozumiem, nie zgadzam się z tym, taki argument natomiast do mnie trafia. Natomiast nie trafia do mnie argument, że można zabić innego człowieka tylko dlatego, że mam jakiś bardzo ważny powód.